Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oprowadzimy Was krótkie oprowadzenie po gospodarstwie rolnym pana Krzysztofa Rogowskiego. Jak widzicie, tutaj stoi zgrabiarka, gwiazdówka tak zwana, siedmiorzędówka, siedmionaczkołowa tutaj, jest talerzówka, są opony do ciągania po łąkach. Tu jest przyczepa na bele. Są krowy. Jałóweczki są. Tam są konie. Tu mamy wodę jak cholera. Rozrzutnik do obornika 4-tonowy. Brzyczka. Polonez track, którym jeżdżę oczywiście. Przyczepa samozbierająca. Rozrzutnik do wapna, nawozów, taki tak zwany. To jest 1,5 chyba tony ma ładowności. Widły do obsusa, do tura, łyżka. Dobra, idziemy dalej. Stoi pomarańczowy capek, tak zwany 30. Cały czas na chodzie, sprawna, wszystko, światła, wszystko. Tu stoi 40. Tak samo sprawna. Wszystko dobrze działa. Tu stoi 60. Zwykła z turbem podczepionym. Widzicie gdzieś olej albo coś cieknie z tura. To szkiełko nam pękło. Jak grad był, gradobicie. Jest jedna kosiarka rotacyjna Alex. Z firmy Alex. Tutaj druga kosiarka, tak sama Alex. Presa welgerka czerwona. No i teraz to co najlepsze u nas na gospodarstwie. Ciągnik. Kombaj, przepraszam. Pomyliłem. Bizon ZO 56. Normalny. Nie będę wchodził na nią, bo tam kupę kurzu w nim. Tu bele z sianem, ze słomą. Idziemy dalej. Tu mamy opryskiwacz jeden. 400-litrowy. 10 metrów. Tu opryskiwacz drugi. Tu jest 700 litrów piorin firmy. To jest 14 metrów on ma. No i wóz z beczką na wodę, w razie wóz, coś by trzeba było, stoi. Tu jest brzyczka następna. Karmnik dla krów. Idziemy, wchodzimy sobie. O, gołębie chodzą. Następny karmnik. I teraz pokażę Wam największy ciągnik, jaki jest na razie na gospodarce. To jest Bielarus 82, 4x4. Od roku czasu jest u nas i dobrze się spisuje. Dobra, siewnik
poznaniak. 3,5 metra chyba, albo 2-metrowy. Tu jest rozsiewacz jeden do nawozów. Drugi rozsiewacz do nawozów. To jest firmy. Zaraz powiem, jakie to jest firmy. Hinvesin Furdeb Enchta, firma jakaś. Amazona, firma ZAF603. No. Dobra. Idziemy dalej. Tu mamy konika jednego. 5-miesięczny kut koń. Tu jest następny konik. Tu jest ich matka. Też bele ze słomą z tym wszystkim. Tutaj są świnki. Nie wiem, czy będzie świnki widać, ale powinno być. Widać. Chodzą sobie świnki. Jest ich tutaj 15 sztuk. A ogółem świnek to jest 125 sztuk. Koni jest 20 sztuk. Krów jest 15. Żabcie dla świnek już namieszane. Tutaj żabcie stoi. Stoi Opel Combo. Jeden, drugi. Peugeot. Idziemy dalej. Musimy wyjść teraz, żeby przyczepy pokazać. Jak widzicie, trzepaczka do siana, do przewracania.